Szanowni Państwo, dostojni goście, witam wszystkich w murach Akademii Bialskiej im. Jana Pawła II na naszej drugiej, jak było tutaj przed chwilą powiedziane, konferencji Podatki Ubezpieczenia Przedsiębiorczości. Pierwsza konferencja, która miała miejsce w marcu, tam na logo konferencji widniała nazwa uczelni Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II. Dzisiaj jest już październik, czasu upłynęło niewiele, ale wiele się zmieniło w naszej uczelni. Nasza uczelnia nazywa się Akademia Bialska imienia Jana Pawła II. 1 czerwca Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zdecydował, że będziemy nosili tą zaszczytną i starą nazwę. Dlaczego stara? Pierwszy raz Akademia Bialska, ta nazwa zaistniała w 1628 roku. Byliśmy wtedy filią Akademii Krakowskiej i rozpoczęliśmy kształcenie na kilku kierunkach. Wtedy ta uczelnia zabłysnęła w regionie i była nazywana Atenami Podlasia. Celem uczelni jest nie tylko rozwijanie umysłów poprzez naukę i praktykę, ale przede wszystkim uszlachetnianie serc i dusz. Proszę Państwa, myślę, że nasza uczelnia, Akademia Bialska, sobie właśnie za cel stawia między innymi i to, żeby nie tylko uczyć praktycznie, ale uszlachetniać serca i duszę. I przedsiębiorcy są tymi, którzy właśnie chcą mieć takich ludzi u siebie w pracy. Szlachetnych, dobrych, wykształconych, mądrych, przydatnych i też patriotycznych. Po pierwsze, edukujemy. Edukujemy siebie nawzajem, edukujemy, naukowcy nam mówią o rozwiązaniach, które zostały wypracowane na różnych uczelniach, ale po drugie, integrujemy się, bo żyjemy w czasach wielu podziałów, wielu wojen, no ostatnio Bliski Wschód, kto by się spodziewał, tak, nienawiść, ogień, Ukraina wcześniej, ale i w Polsce mamy tych podziałów dosyć. Dosyć w sensie, że dużo, ale i dosyć, bo może warto zacząć budować te mosty, a nie je burzyć. I ta konferencja tak jest pomyślana, bo dzisiaj spotykamy się właśnie z różnych stron tych, którzy budują Polskę, tych, którzy budują naszą gospodarkę. No po pierwsze naukowcy. Cała lista, pan rektor wymienił, z różnych uniwersytetów w naszym kraju. Po drugie, administracja. Mamy przedstawicieli Ministerstwa Finansów, mamy przedstawicieli Krajowej Administracji Skarbowej, mamy przedstawicieli ubezpieczyciela, czyli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Mamy w końcu rzecznika, który też jest urzędnikiem od 5 lat, ale wiecie też, że jestem przedsiębiorcą od 90 roku, a więc tutaj łączę te dwa środowiska. No i mamy przedsiębiorców, którzy, tak jak pan rektor powiedział, są solą ziemi podlaskiej, ale wy jesteście solą ziemi polskiej. Zwłaszcza sektor MŚP, niezwykle ważny sektor, który wypracowuje około 50% PKB i zatrudnia 80% wszystkich pracowników w Polsce. No bez tego sektora, no wyobraźmy sobie, jak byśmy wyglądali, gdyby tego sektora nie było albo był słaby. Co prawda niektórzy mówią, że u nas jest za dużo MŚP. Mam takie głosy, że no, może lepiej by było, gdyby było więcej tych korporacji, więcej tych cebuli, tak, no w Niemczech. No, u nas mówi 2,5 miliona, a w Niemczech milion prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Ale ja mówię wtedy, a jaką wymiarą mierzycie? Skąd wiecie, czy za dużo, czy za mało? Może jest akurat tyle, co potrzeba. I wydaje mi się, że ta teza jest dobrze udowodniona. Bo proszę Państwa, przypomnijcie sobie 89 rok. No pewnie to studenci to tylko z opowieści rodziców, ale parę osób na pewno pamięta tą beznadzieję komunistyczną, w jakiej myśmy żyli.
jaka Polska była szara, jaka Polska była smutna, jak myśmy, nie wiem, herbatę Lipton z Berlina Zachodniego przywiezioną traktowali jako no, wielkie wydarzenie, zapraszało się sąsiadów. I wyjrzyjcie dzisiaj przez okno albo wyjdźcie, no nawet nie trzeba wychodzić przed Mach Akademii, wystarczy tu się rozejrzeć, jak wygląda Polska dzisiaj. No, mamy dobrobyt, ten, o który nasi ojcowie tylko mogli sobie pomarzyć, żyjąc w systemie, który był przeciwko człowiekowi skierowany. I skąd się wziął ten dobrobyt? No gdybyś z pracy wszystkich Polaków i z pracy naszego sektora MŚP. Będą dyskusje o to, czy wprowadzać w Polsce euro, czy gotówka, czy pieniądz elektroniczny. No i też takie tematy już ściśle podatkowo-ubezpieczeniowe. Przyjeżdżają doradcy podatkowi, przyjeżdżają pracownicy i właściciele biur rachunkowych, adwokaci. Więc taka konferencja, która bardzo szerokie spektrum ma tematów, ale w ramach konferencji naukowej. Ważne to jest, że nasza uczelnia się rozwija w ten sposób, że propagujemy ją w Polsce. Uczestnikami konferencji są, przyjeżdżają z całej Polski, ze Szczecina, z Wrocławia, z Poznania, z Gdańska, z Olsztyna, więc też pewna promocja uczelni, która cały czas się rozwija, która jest w sumie w Białej Podlaskiej naszą chlubą. Jest kilka miejsc takich, no i uczelnia to jest to, o co wszyscy powinniśmy, jedno z nich, o co wszyscy powinniśmy dbać. Ta konferencja ma też służyć wypracowaniu takich rozwiązań, no i będzie to służyło także dla przyszłego rządu. Trzeba sięgnąć po głosy, które naukowców, bo to jak powiedziałem tutaj, to jest konferencja naukowa, głosy przedsiębiorców właśnie i zrobić coś z tym, poprawić. To nie kosztuje, to tylko kosztuje zmianę przepisów, a uwolni i energię, a także zmniejszy koszty firm. Nie spodziewaliśmy się, że tyle osób z Polski przyjedzie do Białej Podlaskiej i tyle osób zaszczyci nas swoją obecnością, ciekawymi referatami i bardzo, bardzo ciekawymi dyskusjami. To była niespodzianka, ale niesłychanie miła i dobra, bo my tutaj w Białej poczuliśmy się, że jesteśmy przez moment z centrum Polski. Bo jeżeli się rozmawia o sprawach najważniejszych dla Polaków, najważniejszych dla Polski, wszyscy to dostrzegają, doceniają, a też my jesteśmy bardzo zadowoleni, że możemy pełnić tę służbę. Głos rozsądku płynie z Białej Podlaskiej, z Akademii Bialskiej. Tak, właśnie Akademia Bialska jest miejscem, które ściąga wszystkich i które ściąga wszystkie pozytywne głosy, wszystkie pozytywne myśli, wszystkie pozytywne zachowania. To jesteśmy my. Jeżeli ktoś, czyli nasi zaproszeni goście, wpisują się w ten nasz pozytywny przekaz, to my bardzo chętnie ich gościmy, to my jesteśmy dla nich, to my po prostu jesteśmy dla naszej społeczności. Temat nie jest prosty. Oczywiście, że nie, jest dyskusyjny, ale właśnie trudne tematy, tematy kontrowersyjne niejednokrotnie muszą być przedyskutowane w gronie ludzi, którzy są do siebie, dla siebie życzliwi. To jest istotne, to jest ważne i stąd nasza taka podwójna radość, bo my nie tylko organizujemy konferencje, ale my organizujemy spotkanie ludzi, którzy chcą dojść do pewnych wspólnych wniosków. A jakie te są wspólne wnioski? Otóż jeżeli wiadomo, prawa, zasady są dosyć skomplikowane, przepisy, regulaminy są dosyć skomplikowane i zawsze w takiej sytuacji pojawia się element, który może nie pasować, który może nie jest najbardziej korzystny dla ludzi, który może być elementem kontrowersyjnym. Jeżeli my to w gronie specjalistów przedyskutujemy, to wtedy my dostarczamy gotowych wniosków dla tych, którzy ustanawiają prawo w Polsce i mówimy, słuchajcie kochani, tutaj trzeba to poprawić. Ludzie będą z tym czuli się lepiej, będą lepiej funkcjonowali przedsiębiorcy. To jest szkoda, że ten głos jest tak rzadko słyszalny. Ale tu się zgadzam, ale ktoś musi zacząć.
ktoś musi zacząć. Gdzieś musi być to przełamanie tych barier i może jakiejś niechęci. Konkretna, dobra dyskusja pozbawiona inwektyw, a bogata w konkrety. I bogata, nikt nikomu nie chce niczego udowadniać na siłę. Chcemy po prostu wskazać lepsze drogi.